jadę dzisiaj na spotkanie z Tomkiem. Tomek wkrótce na zawody jedzie i chciałem mu tam takich parę podstaw przekazać, żeby mu tam dobrze poszło na tych zawodach. Czyli będzie nauka, enduro. Robimy! Muszę się wyczepać, bo lipę zrobiłem. Widziałeś, co jechała za mną? Nie. No w lesie, na podjazdach to zupełnie już jest inaczej, rozumiesz? Bo się dosuwasz do przodu i tamto. Bo w ogóle jazda na motocyklu to nie jest stała pozycja. Ta pozycja się zmienia w zależności od tego, co jedziemy. Pojedziemy tutaj na Willy Boysów, a jak się okaże, że tam słabe to pole jest, to pojedziemy na wysypisko. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Ostatnio właśnie Tomek mi pokazywał, jak tam, jaką pozycję ma na tym motocyklu i no, nie za ciekawie to wszystko wyglądało. I tak samo z zakrętami mi pokazywał, czyli podstawy, czyli postawa na motocyklu. A dowiecie się, dlaczego ta postawa jest ważna. Bardzo ważna. Tylko teraz nie będę tłumaczył, Tomkowi wytłumaczę i od razu będziecie wiedzieli, o co chodzi. I tak samo zakręty, nie? Ale postawa jest najważniejsza, żeby nie uniknąć, żeby uniknąć po prostu gleby. Raz widziałem, że przez złą postawę na motocyklu rider jedzie i nagle taka gleba, a jeden przypadek taki miałem, że gość zrezygnował w ogóle z enduro, nie? No ale był niereformowalny i nie przykładał się do tego w ogóle. Myślał, że można sobie dowolnie latać, a teren wymaga jednak. No bo w terenie zawsze musicie się liczyć z tym, że będzie jakiś kamień, czy obojętnie co, jaka przeszkoda. No. Tutaj głównie to jest, przyczyną to jest kamień. On może nawet tyle wystawać, ale macie złą pozycję, czy korzeń taki na przykład gdzieś ukryty w trawie. No to no, dwa takie przypadki miałem. Po jednym, no mówię, rider zrezygnował w ogóle z enduro. W drugim przypadku, no to kumpel, no powiem szczerze, że ledwo co z tego wyszedł, bo wszędzie były drzewa. Poleciał normalnie, zleciał z tego motocykla i całe szczęście, że nie uderzył w drzewo, to tragedia by była. Tomek, gdzie ty jesteś, byku? Czekam za tobą. Ja już kiedyś to Tomkowi pokazywałem, ale widać za mało. Ja mu mówiłem, słuchaj, zapisz się na jakieś szkolenie. No polecam takie podstawowe szkolenia, jak u Spiry na przykład. No bo na przykład, jeżeli chodzi o Super Enduro, no to można takie szkolenie sobie wziąć u Glapy, ale po co nam przeszkody, jak my chcemy podstawowe, czyli Spira. Ma 3-dniowe takie szkolenia, nie wiem, kiedyś to kosztowało 800 zł, teraz pewnie więcej, 1000, może 1200, nie wiem. Chyba bez zakwaterowania.
zrobić sobie takie podstawowe szkolenie, a potem się pomału rozwijać, ale trenować trzeba to. Nie, że co, pojedziesz na szkolenie i sobie co potyrkasz po lesie, nie, trzeba cały czas trenować. Ale mówię, te trzydniowe to jest takie dosłownie podstawy, nie? Tam nawet zakrętów nie uczą. Podjazdów, no trochę, ale głównie jazda na wprost. No i potem iść na inne, kolejne szkolenie, jakieś indywidualne nawet. Tomek! Nie ma czasu, robimy! Muszę się wyczepać, bo lipę zrobiłem. Widziałeś, co jechała za mną? Nie. Insygnia. Coś ty. No. No i co? Ja się odwracam, patrzę i... I w pole? Garniturki widziałem. Aha. I w pole się rzuciłeś? Prosto, tylko razy. Aha. Nie, bo na drogę chciałem wjechać. I siano musisz wyczepywać? No. Jechałem przez taką trawę, no to wiesz, trochę... W głęboką trawę poleciałeś? No. Słuchaj, pojedziemy tam, tam jest ten, wiesz, trochę tego pola. Tomek, pamiętasz, jak ci mówiłem, żebyś się zapisał na jakieś te szkolenie podstawowe, ale i tak się zapiszesz, nie? No. Do Spiry na początek. A potem ci załatwię, jak już Spirę opanujesz, to ci załatwię. Do Elbląga. Zobaczymy, jak ci pójdzie na tych zawodach, nie? Tomek, słuchaj, wejdź sobie tu wjedź. Tomek, to teraz mi pokaż, jaka jest. Ja ci wszystko wytłumaczę. Postawa. Tak, jak najbardziej do tyłu. No. Tak. Jeszcze tu. Patrz, ja ci wytłumaczę zasadność. Tak. Aha, czyli po prostu. Tak. I po prostu masz czuć, że dociążasz tylne koło. A ja ci wytłumaczę dlaczego. No bo czujesz się czasem. Stój. Mają cię nogi boleć. Dobra, tu pamiętaj, równo z amortyzatorem starasz się. Jak? Rozumiesz? No bo tak, jak amortyzator przed nim pracuje, aha, to twoje czyli... ręce pracują z nim. Jeszcze ramiona nie brałem. Bo jak masz tak na sztywno, tak? No tak nie. To bolą. No bo patrz, jak najmniej. Szeroko. Ja ci trzymam motocykl, nie martw się. Szeroko. I pamiętaj, i ja ci powiem zasadność, dlaczego tak jest. Dlatego tak jest, bo jak jedziesz na wprost, patrzcie na wprost tam. Jak jedziesz na wprost, nie? No. Różne rzeczy mogą się znaleźć, na przykład kamień, no tak. Korzeń. I teraz tak, jeżeli ty masz tą świadomość, ty cały czas dociążasz tylko tył, ten przód ci przez wszystko przemyka. Nawet jak najedziesz, nie widząc tego kamienia, bo będzie pod trawą, no, to będzie ci łatwiej. Bo wiadomo, jak będziesz teraz w tej pozycji jechał, zawsze ci jest łatwiej, widzisz na przykład kamień, odpuścić, dołożyć gazu i to koło zawsze ci przejdzie. No tak, albo się sprzęgasz przejść i... Niekoniecznie, nie ma czasu czasem, wiesz, bo nagle zobaczysz go, nie? Wiesz, rozumiesz? No tak. I bach, i pamiętaj, i tak cały czas. I teraz tak, jak dosiad robisz do zakrętu, tak jest. Jak nie masz czasu na to wystawienie tej nogi, nie? No to tak sobie dosiadasz. Tu bez, tak. Możesz go wolniej zrobić, tylko pamiętaj z odkręcaniem gazem, nie? No bo to wiem, to już na swoich błędach się nauczyłem, że w zakręcie nie można puścić, bo krzyw spadnie. No tak. Nic, a ja nie, no musisz odkręcić. Przynajmniej wjeżdżając równo trzeba trzymać. No, ale wiesz, że zakręty to trzeba non-stop trenować, bo to nie jest tak. Ja na przykład nie trenuję, to teraz bym musiał, nie wiem, z 15 minut pojeździć, żeby coś w ogóle zrobić. Ale dobra. Teraz Tomek, hamowanie. Dohamowywanie do zakrętu na przykład? Nie, w ogóle hamowanie. To do tyłu, żeby przednie koło w pośród nie wpadło. I hamuje. No, przyspieszanie. Przyspieszanie? No. Nie? Aha, do przodu. Nie, znaczy, weź na start ci chodzi czy jak? Nie, przyspieszanie. A, to nie wiem. Jak się przyspiesza? Gaz, no nie wiem, pozycji nie znam do przyspieszania. Słuchaj, musisz się dosunąć do przodu. Nie tak. No, poczekaj. Tak? No, tu głowa.
O Jezu, to się wywalę. No tak, głowa na błotniku z przodu. To się wywalę. No. Ale to tak ma być. Ja ci pokażę, dobra? Ale na asfalcie, bo ja tutaj mam to supermoto, to ci nie pokażę. Czyli dohamowanie i to. I to musisz trenować. I musisz to trenować. Razem teraz pojedziemy asfaltem i będziesz dohamowywał i przyspieszał, ok? No dobra. No bo teraz tak, dlaczego tutaj nad błotnikiem? Żeby ci koło do przodu nie poszło. Wiesz, jak już masz tą prędkość, którą chcesz, nie? To przyspieszenie to jest to pierwsze, no i już łapiesz pozycję do tyłu. Tak. Rozumiesz? No, tą pozycją kiedyś jeździłem, ale jak miałem przerwę, to się oduczyłem trochę. Ale pamiętaj, ta pozycja, musisz ją non-stop trenować, non-stop. Nawet jak sobie jedziesz asfaltem do mnie, to też żebyś to trenował. Żeby ci to w krew weszło, rozumiesz? No. No czaj. Tego to ci, wiesz co, części cię rzeczy nauczą tam u Spiry, ale nie wszystko, co ci teraz powiedziałem, nie? Przyspieszania, hamowania, ale może tego hamowania aż tak, wiesz, coś tam powiedzą. Hamowanie ogarniam, bo to hamowanie to odkąd się wywaliłem kilka razy na zakrętach. Pamiętaj, że dwoma hamulcami hamujesz, nie? Wiem. No to co, przejedziemy się kawałek, to już tutaj zostawimy te sprzęta, co? Tak, tutaj tak. Dobra, no bo pojedziemy tam, bo ja chcę tylko ci to pokazać, a no. Potem bym chciał zobaczyć, jak tutaj stąd będziesz w ten zakręt tu chodził. Tu jest, wiesz, na spokojnie. Ja wiem, na asfalcie to no. No. No dobra. No dobra, to teraz to hamowanie, a słuchaj, po tych zawodach to mi powiesz, czy to się przydało tobie, czy jak nie. Jak to poszło w ogóle? A ten na kole, mówię mu, chodź, trenujemy. Ej! Ty masz trenować na zawody! To jest gaz jeden, no. Chodź tu! Tu chodź! Nie, tu! No tu chodź! No obok mnie, tutaj! Obok mnie masz facet i to samo robi. Zobaczymy, czy to dobrze robi. Nie zginaj tych nóg, tylko je do tyłu. No, jak najmocniej, jak najniżej dupa, nie? Żeby... Tak jak ja. Musisz patrzeć na mnie. Musisz patrzeć, jak ja to robię. Dobrze, tak? Teraz dobrze, ale przyspieszenie, Tomek, pamiętaj, przyspieszasz tak. Jeszcze. Majster, głowę masz jeszcze tu. Tu. Dobrze. Majster, poczekaj. Ale brzuch nie na kierownicy, nie? Co? Brzuch nie na kierownicy. No żebyś miał, jak rozumiesz, odkręcać, nie?
opanujesz. No to teraz jeszcze się przejedź i pokażesz mi postawę, ja będę patrzył na ciebie. To wolno jest. Teraz, no właśnie, to ma być taka postawa, że wam łatwo jest na koło wyrwać, nie? Na stojąco. No. I ta postawa to jest taka w miarę dobra, tą co teraz masz? No. Bo zobacz, lekko gazu odkręcisz czy odkręcisz, już ci koło przechodzi. No. I chodzi o to, że jak masz jazdę na wprost, ja nie mówię, że tak cały czas się jedzie. No nie. No w lesie, na podjazdach to zupełnie już jest inaczej, rozumiesz? To wiem. Bo się dosuwasz do przodu i to i tamto. Bo w ogóle jazda na motocyklu to nie jest stała pozycja. Ta pozycja się zmienia w zależności od tego, co jedziemy. No tak. Ale jeżeli patrz, dlatego, bo ty jedziesz na zawody i tam będziesz miał prostą zakręt. Górki, dołki. Górki, dołki, ale dobra. No dobra, na dołkach jak najbardziej ta pozycja, na upsach. Muszę ten... A słuchaj mnie, co ja ci mówię, co ty musisz, to sobie potem powiesz mi. Poradę chciałem się zapytać od razu. No to zaraz mi się zapytasz, tylko daj mi dokończyć. Jak masz upsy, to jak najbardziej ta pozycja do tyłu. I cały czas trzymasz gaz i po prostu tylko skaczesz i dlatego ci jest potrzebne właśnie dobra amortyzacja tutaj, bo motocykl, wiesz, po upsach tak naprawdę to motocykl powinien iść tylko na tylnym kole. No tak. No, potem będziesz miał proste, no to też ta pozycja do siady, do zakrętów, mówię, porób sobie bez tej nogi, bo jak będziesz to źle robił, to ci zawinie nogę i będzie ambaras. No, no. No i co, no podjazdy to wiadomo, no to już wiesz, z jazdy, no to tak jak do hamowania, nie? Tylko pamiętaj, jak już, wiadomo, ten pierwszy zjazd, co będziesz robiła, będzie stromy, no to będziesz sobie dohamowywał, nie? Delikatnie. Dwoma, nie? Ale jak już się wprawisz, to lepiej w ogóle nie hamować, żeby tylko po prostu szedł. Silnikiem? Nie, nawet też nie. Nie, po prostu nawet mu trochę gazu z podjazdów. Żeby po prostu, wiesz, im szybciej jedziesz z podjazdu, tym jest stabilniej. I ten, tam jest taki jeden, jest, wyjeżdżasz z zakrętu i masz stromy zjazd z kolejnami. No. To go trzeba też szybko brać, bo jak wpadniesz w kolejne, to się wywalasz. Aha. I poradę się chcę zapytać, jak są takie górki, górka? No upsy, więcej, to już ci nie, mówię. Nie. 2-3 metry, więcej niż 2-3. Długość motoru odstęp. No. To, żeby to przelecieć, bo boję się tego. Wiem, że po prostu gazu trzeba dodać, ale się boję. Jakoś... No to nie, no to mówię ci, to już jest kolejny etap, to już byś musiał do Glapy pojechać na Super Enduro i wtedy możesz sobie dwa przeskakiwać, ale musisz u niego się nauczyć. Ale nie mi chodzi, nie te upy takie. No ja wiem, no jest takie coś i takie. Ty chcesz tu wyskoczyć i przeskoczyć. Tak? No to ci mówię, dobrze, do Glapy na trening, on bierze tam 100-150 zł i... Hajda. No nie, no bo ten, bo to jest w sumie nieduża odległość i są naprawdę takie niziutkie. No ja wiem, ale... spróbuję i tak, bo wiesz... Nie, no możesz, no tak jak, tak, wiesz co, to się robi tak samo jak robisz, przypuśćmy na Godziembie jest ten, co jest tam? No masz tam. No. Najazd i wyskok. No ja wiem, no ja tam skakam. To jest to samo. No właśnie, tylko ale... bariera psychiczna jest. Ja mam. No bo musisz się iść na szkolenie, ci już tłumaczę. No tak. Ja tego cię nie nauczę. Ja to rozumiem, tylko po prostu chcę ten, bo wiesz, w zeszłym roku, bo ja w amatorach startuję i w zeszłym roku jak to widziałem, to każdy to przejeżdża, wiesz, prędkość 20 na godzinę, żeby, wiesz, powoli.
Ale słuchaj, no Tomek, ile ty jeździsz? Rok jeździsz, no nie byłeś na żadnym szkoleniu. Mówię ci, trzeba poświęcić czas, tylko pamiętaj, jak pójdziesz na szkolenie do gdziekolwiek, czy do Spiry, czy do Glapy, na te właśnie przeskoki, co ty chcesz właśnie. Od zera, to musisz potem to trenować, no. No tak. Bo jak... Ja bym sobie miejsce gdzieś musiał wygospodarować, gdzie to jest. Zakręty. No. Bo na przykład już Glapa cię nauczy nie na takich hopach, tylko na przeszkodach. Kłody umiem skakać. Ale kłody, ale takie malutkie. Dobra, po... pogadamy. Po szkoleniu. No. Kłody, no kłody, no. Będziesz, wiesz, jak będziesz po szkoleniu, Kuba też umie kłody takie małe, no. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś ty to po prostu, wiesz, ja też się bałem przeskakiwania i dlatego poszedłem na szkolenie do Spiry, tam coś, ale u Glapy dopiero, nie? Bo on tam już, wiesz, dwuja i gazu od cholery tam musi być. No tak, bo jak tam, tam nie możesz odpuścić gazu, tak samo jak ty mówisz, gdzieś tam nie możesz odpuścić w zakręcie, to tak samo na przeszkodzie też nie możesz odpuścić, nie? No tak, no to logiczne, bo inaczej no. Przód spadnie i... Także wszystko przed tobą, spoko. Słuchaj, ja ci powiem tak szczerze. Byłem u Glapy, jeździłem, miałem tą czystetę dwusuwa. A teraz chcę zmienić. Jeździłem, wszystko tam przejeżdżałem u niego i to płynnie i szybko, cały tor. No. A w tej chwili bym chyba tego nie zrobił, nie? No bo to trzeba trenować, no. Tak samo widzisz, 2 tygodnie nie pojeżdżę na kole, już tam słabo idzie, nie? To logiczne. No i tak samo po torze, no zanim wiesz, no trzeba... Trzeba te... trochę przerwy. Mi, słuchaj, jeden trener taki mój mi powiedział tak, Jarek mówi, 3 razy w tygodniu to jest minimum, nie? A Godzięba, ten jak teraz, widziałem, że wyrównali, lepiej się jeździ? No, wyrównane. Ale ja, wiesz, ja toru nie lubię, ja tam podjazdy i trochę w lesie, nie? Ale to koło z tyłu tylko przykładasz? No, no. Nie, bo ten, tam mi... Trenuj! Tomek! Ale jak? Słuchaj! To przyspieszenie to jest krótkotrwałe, potem zaraz pozycję łapiesz. Bo wiesz, bo na odcinku 50 metrów może coś być w trawie na przykład, rozumiesz? Ty tylko przy starcie to robisz i potem już. No przy starcie to się nie. Szybki start. Przy starcie. Bo jest łysa. No. Ucieka mu koło. Zgadnij, za ile opony znalazłem. No to trenuj, majster, no. Jedziemy. A zgadnij, za ile opony znalazłem. Za 100. No. Tomek to jest specjalista od tanich rzeczy. No ci wysłałem oponę za 5 dych. No, za 5 dych z przesyłką. Nie, z przesyłką 6. 6 dych, no. Kup, no co tam za 6 dych, widać, a tak to opony jeszcze dobre, to jest. Ja na takiej Japonii cały sezon bym przejeździł. Jeszcze byś 5 zawodów obcykał. No właśnie, jakbym jeździł co tydzień, to bym obcykał. Spadamy. No. To co, Tomek, nauka nie pójdzie w las? Nie, na pewno nie pójdzie. Nie pójdzie. No, no to siema. Dobrze. Ja lecę. No to siema, trzymaj się. No, do zobaczenia. Nara, żeby cię policja nie zatrzymała tylko. Poczekaj. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.